Witam serdecznie. Mam dzisiaj na warsztacie odtwarzacz kompaktowy firmy NAD. Odtwarzacz nazywa się C525BEE. Akurat nie gustuję w firmie NAD, więc nie wiem, co oznaczają literki BEE. Nie za bardzo jestem też w stanie wam powiedzieć coś na temat samego odtwarzacza. Może jak poszperam w jakiejś dokumentacji, to coś znajdę. Zresztą z dokumentacją w ogóle jakąkolwiek dla firmy NAD jest trudno. Problem z odtwarzaczem jest taki, że nie działa nam zamykanie i otwieranie szuflady. Gdyby to był pasek, to byłoby słychać, jak ten pasek próbuje otworzyć nam szufladę, ale niestety tego nie słychać. Jest kompletna cisza. Być może zasilacz. No to sprawdźmy. Rozbierzmy sobie to urządzenie i zobaczmy, co jest w środku. Śruby już odkręciłem. Pokrywa zdjęta. I teraz jeszcze raz spróbuję. No płyta, znaczy sam laser chyba funkcjonuje, bo widzę, że coś tam się rusza. Natomiast kompletnie nie mam możliwości otworzenia tej szuflady. W związku z czym należy przeprowadzić diagnozę zasilacza. Użyjemy prymitywnego miernika. Jakby się miało coś zepsuć, to miernik się może zepsuć. Nie jest drogi. Zatem jest w miarę dokładny. Bo robiłem testy, więc wiem. Widać jego wskazania, widać. Już nie widać. Podpinam się do jakiegokolwiek punktu masy. I sprawdzam sobie zasilanie. 8 V. 5 V. Minus. Jeszcze jeden zasilacz mamy. 5 V. Dobrze. Czyli napięcia zasilające. To były dwa pierwsze. To są te symetryczne. I tutaj mieliśmy te 5. Jeszcze raz dwa pierwsze. Te symetryczne i tutaj te 5 V. Należałoby wymontować napęd Sony, żeby sprawdzić, czy pojawia się napięcie na silniku w momencie funkcji otwarcia. Odkręcamy 4 śruby, wyjmujemy napęd, ale jeszcze wcześniej trzeba go ręcznie wyciągnąć. No to tu mamy zabawę małą. Należy odkręcić krążek dociskający. Ręcznie otworzyć szufladę i zdjąć to. Nigdy tego nie lubiłem zdejmować, bo to takie... tworzywa. Podważyć trzeba. Delikatnie. Nie cierpię czegoś takiego. O, zeszło. Zeszło. Te wypustki są za dalekie. I niestety cała ta plastikowa płytka się wygina. Możemy z powrotem wrócić odtwarzacz. Wyłączyć mu napięcie zasilania. Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. I odkręcić wspomniane 4 śruby.
Okej. Mam. Teraz muszę się podpiąć pod ten silnik, ale to za chwilę zrobię. Na razie muszę sobie przygotować miernik, zaciski. Z powrotem załączamy. Nie wiem, czy będziecie widzieć w kadrze. Widać. To szeroko. Kątny obiektyw. Widać, jest napięcie zasilania. Dobra. Wyłączmy go, po co męczyć urządzenie. Czyli problemem jest silnik. Trzeba go wyjąć, rozebrać. Podkładka. I sprawdzić, dlaczego nie chce nam tutaj działać. Szczotki, nie wiem, może spalone zwojenie. Sprawdźmy sobie, czy mamy jakąś rezystancję na tym silniczku. Nie. Prawdopodobnie nie ma kontaktu z komutatorem. No to cóż, lutownica i działamy. Usunięty jest ta płytka tutaj ze stykami. Trochę kleju tu było. Takiego butaprenowego. Na kwasie octowym chyba. Nie pamiętam już dokładnie. A to będzie do usunięcia. No to się bawię. Nie wiem, czy wy widzicie, bo aparat z boku stoi. Nie widzę jego ekranu. Mniejsza o to już. Teraz tak, tu mamy napęd. Trzeba go zdjąć. Napęd wysuwania szufladki, czyli zwykły silniczek. Nie lubię tego. Zawsze gubię jakieś śrubki, potem muszę je szukać. A to cóż, okulary trzeba założyć, wyjść się i znaleźć śrubkę. Całe szczęście podłoga jest taka, że pozwala je szybko znaleźć i zlokalizować. A tu mamy zarobienie i tutaj to będzie trzeba trochę naprostować, żeby zdjąć cały ten pakiecik. Tą ściankę tylną. To mam trochę pracy teraz. Bo to jest takie, wiecie, przecinek, puknięcie te sprawy. Ja muszę szczypcami to naprostować. Szczotki są całe. Teraz muszę sprawdzić uzwojenie, komutator. Szczerze powiedziawszy, to nawet ten silnik mógł przewinąć, przezwoić, gdyby był, okazał się zepsuty. Bo to nie jest nic trudnego. Mierniczek. Ojciec mój przezwajał silniki, ale większe. Uzwojenie stawne, czyli wyczyśćmy. O, tu widzę na komutatorze ślady jakieś, nie wiem, czy wy to widzicie, są ślady jakieś mazi czy czegoś. Stąd mógł być problem. Chyba się nie mówiło. Spróbujmy to wyczyścić. Nie będę nawet tego koła pasowego zdejmował. Może się uda zrobić szybką naprawę. Tam na voltomierzu było widać jakieś 2-3 volty. Damy 3 volty. Słychać. Pracuje. Trochę rzęzi, ale pracuje. Trzeba go teraz zarobić. Tutaj jest takie wycięcie. Wkładając silnik, należy szczotkę odchylić w tę i w tę stronę. I
i powinno być w porządku. W drugą stronę jakieś bicie to delikatne ma. Dzwoni na górnym łożysku. No ale to jest tylko silnik wysuwania taśmy, także taśmy, kasetki, szuflady. Nie ma co się stresować. Wyjrzyjmy sobie. Aż mnie ciekawi dlaczego, ale nie chcę zdejmować tej kopułki tutaj. Zatem duże luzy są tutaj tak. Dawało mi to spokoju. Tutaj jest luźne uzwojenie. Damy ten do transformatorów lakier, żeby to ładnie tutaj zespoić. Może to uzwojenie po prostu szurowało po całości. Tak więc ten silniczek sobie swobodnie leży na tym imadełku. To ładnie nam sklei. Nie jest to kropelka, to jest lakier do transformatorów, ma właściwości izolujące. Wiecie, nie ma tutaj sensu gdybać o wyważaniu tego rotora. To jest tylko element do otwarcia szuflady. Działa tylko chwilowo. Z tej strony już nie będziemy mieli takiego problemu. Dobra, wetnijmy sobie to. Ojciec mi przyzwajał silniki takie większe trochę. A niech sobie to wsiąknie. Tu możemy zebrać nadmiar tego lakieru. I powinno być dobrze. I większe, no w sensie 2 kW. Dla niektórych to jest miniaturka. Ale dla niektórych jest to już sensowny silnik. Tu mamy jeszcze jakiś lakier, to muszę usunąć. Tutaj też zahaczyłem po prostu. Nie wiem, czy ta podkładka też nie szoruje. To jest taniutki silnik, także wiecie, tu nie trzeba, nie można się spodziewać jakiejś wysokiej jakości. No silnik nie hałasuje. Trzeba było jeszcze dać krople oleju maszynowego. Teraz mogę te krople zebrać, mam już nadmiar. Wszystko było suche jak pieprz. No. Elegancko. Można montować. Wbić trochę tutaj z powrotem te elementy. W drugą stronę w ogóle kręci się. Tak. Trzeba wbić te elementy, które rozgiąłem i będzie dobrze. Tak sobie styki oglądam, są czyste. Nie ma potrzeby czyścić. Należy założyć szufladkę z powrotem.
mamy do końca. Tutaj jest taki dynks bez uczulników. Dobrze. Montaż do urządzenia. Sprawdźmy sobie, czy to działa. Działa. Zakręćmy śruby do końca. Jedna, druga, trzecia i czwarta. Dajmy jeszcze docisk. Talerzyka. Gdzie ten się bok jest? Wsiąknął. Był na wierzchu. Taki ładny, mały Philips. Nie wiem, co się z nim stało. Tu jest. I dajmy na to płytę jeszcze jakąś. Taka tam wypalona kiedyś do samochodu składanka. Otwiera tę składankę Vader. Błyskawica. Napędzony. Płyta jest wypalana, więc nie jest taka najlepsza. Super, nie mamy gniazda sławkowego. Zaraz podłączę jakiś wzmacniacz sławkowy. Urządzenie gra. Także jest ok. Na dobrą korekcję błędów. Płyta jest zniszczona. Gusta cza cza. Dobra, działa. Nałożyć trzeba tę nakładkę. Żeby tylko tej szuflady tu nie urwać. Ojejku. Lepiej by to pewnie. Nie wlazło jeszcze. Me gusta chichi, me gusta cha-cha. Harika arena. Żeby to chciało współpracować. Gdzie mnie tu wciąga tej? No co jest? No. Nie, no otwórz to mi. O. Ja to odwrotnie założyłem? Nie, no dobrze założyłem. Tak jest spasowanie w urządzeniach NADA. Co, trzeba tył podnieść trochę?
Kolejny problem z urządzeniem NADA. Ze spasowaniem szuflady. No to tutaj do końca doszło. Podkładek pod tyłem nie było. Chyba by to musiał coś założyć. Być może dlatego to się tam zepsuło. Bo spasowanie tej szuflady jest naprawdę tragiczne. Tu na dole jest za wysoko. Tak jakby z tyłu powinny być jakieś podkładki. Dobra, spróbujmy coś tam zrobić. Już wiadomo, co to za utwór. Te bębny są tak charakterystyczne. Oczywiście dla tych, którzy słuchają takiej muzyki, nie? Wszystko ok. Wszystko działa. Naprawa skończona. Można zamknąć, zaplombować, napisać raport z przebiegu naprawy i oddać urządzenie właścicielowi. Ja bym sobie może jeszcze je trochę potestował, bo ciekawi mnie jego brzmienie. Ale o tym już nie będę Wam opowiadał. Ponieważ film i naprawa były krótkie, dopiszemy sobie funkcję tego urządzenia. Łącznik sieciowy. W tej chwili nie ma płyty, to w wyświetlaczu nic nie dzieje. Tu mamy taki klawisz jak Open Close, czyli otwieramy szufladkę. Następne funkcje to przycisk Play, wywołanie funkcji odtwarzania. I pauzy. Możemy także zatrzymać. Możemy wybrać sobie losowe odtwarzanie. Możemy podczas odtwarzania zmienić wyświetlany czas do końca płyty i możemy jeszcze włączyć funkcję powtarzania jednego lub wszystkich utworów. Tu mamy przeskok do następnego lub poprzedniego utworu oraz tak zwane wyszukiwanie. Działa świetnie. Odbiornik podczerwieni. Na odwrotnej stronie są tylko gniazda liniowe, analogowe oraz cyfrowe. Nic więcej ciekawego tutaj nie ma. Cały przetwornik jest pod spodem. Nie będę odkręcał tej płyty. Może znajdę jakieś inne informacje, żeby z Wami się podzielić. Co jeszcze tu jest ciekawego? No mamy zasilacze. Napięcia stabilizujące. Tu mamy jakiś dławik. Po co to nie jest? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie jest to jakiś rodzaj zasilacza. Nie analizowałem, nie wnikam do wyświetlacza. Napęd mamy od Sony, tam jest chyba KS213. O ile mnie pamięć nie myli, bo nie sprawdzałem tego lasera. Tutaj mamy transformator, bardzo ładnie zaizolowany. Tu mamy jakieś filtry wejściowe. I to jest wszystko. Pięknie zbudowany odtwarzacz, minimalistycznie, z plastikowym frontem, niestety, już nawet, że tutaj jest lekko zadarte. Chassis jest wykonane ze stali, miękkiej stali. Pod spodem coś mamy. Nie możemy zdjąć przed spodniej ścianki, żeby nie wiem, dostać się do płytki. Musimy ją wyjąć górę, przez górę. Mamy ładne nóżki i to jest wszystko. I takie odtwarzacze kosztują spore pieniądze. A mają w środku mniej wypasu niż na przykład moje Sony CDP-XB920, który naprawdę bardzo sobie cenię.
Jeszcze poszukam jakieś parametry techniczne. Znalazłem taką sobie instrukcję obsługi. I co jeszcze? I reklamówkę. Odtwarzacz C521B był zawsze jednym z najlepiej sprzedających się odtwarzaczy NADA, ilustrowaną historią z 5 gwiazdkami w przeglądach, czyli tamtych reviews i nagrodach dodawanych do jego sławy. I tak dalej. To jest zrozumiałe, że nie chcieliśmy niczego zmieniać w tak doskonałym projekcie. Ale inżynierowie NADA są zawsze poszukują i dodają ostatnie last bit, znaczy jakieś nowości czy coś, polepszenie prezentacji. To this end we found a new subtle but important. Aha, i dodaliśmy w końcu jakieś tam nowości, poprawki i tak dalej. I ta bla 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 bla, jak to zawsze firmy kity wciskają swoim klientom, prawda? No i tu mamy rozmiary, które i w ogóle specyfikacje, które mam za chwilę wrzucę jaką tablicę. Także wiecie, no to co firma pisze na temat swoich odtwarzaczy, to jest samochwała. A tak naprawdę to porównanie z innym produktem jest w stanie pokazać klasę na przykład takiego odtwarzacza. Jeszcze elegancki sticker z datą wykonania usługi i to wszystko. Jeszcze na mokro przetarłem. Można używać. Powodzenia.